Niedziela, godzina 11. O Jezus. To jest pora. Ostatnio miałem dwie soboty z rzędu, że nie wstałem na mecz o 11. Dzisiaj też było zagrożenie, ale jesteśmy. To nie jest zwykły mecz. Ale pan jakiś otwiera. To jest mecz klasy B. A to potrzebny jest otwierać? Gospodarze to Piast, dwa Piastów. Chyba zębami nie otworzę. A goście? Z polskiego Wisconsin prosto przyjechała drużyna Pogoni. Pogoń Wiskitki. Ole! Masz ten otwieracz? Powiem mi, kurwa, przecież się otworzę jakoś. Stary dziad nie potrafi piwa otworzyć. Muszę sobie kupić jakiś taki kurwa... Ja kiedyś pracowałem w firmie z takim typem. Oj! Jaj, mógł. Och, o, żeż! Opowiadał, że tak mówi, ja to wypiję skrzynkę piwa. I normalnie spoko. Jak będzie, mówi, przerwa w pracy, mówi, to podjedziemy do browaru warszawskich, ja tam mam kolegę, on z tą wyniesie skrzynkę i ja wypiję, bo mi nie wierzycie. Ale cisną te wiskitki dzisiaj. No. I? Ale kurwa, pięknie. No ale wykrył tą skrzynkę, czy nie? Doszliśmy do wniosku, że jednak on sobie odpuści to. Powiedziałem, ale do naturatu to nie wypijesz. Ej, niestety. Powiedział, jak to? Ja nie wypiję? Kto jak to, ale ja? Oj, jaj. Przecież tam... O kurwa. Puść mu, kurwa. Ach. No i co? To poleciliśmy szukać tego denaturatu. Tam wiesz, na inną halę, nie? Tak chłopaki mieli. Tam naliśmy mu taki szkopeczek, my nalaliśmy tej butli. No i no to tam w przerwie se chrobotne. O, Maniek atakuje. No. Coś tam się chyba Mańkowi stało. Może po tej kontuzji Maniek będzie lepiej grał. Może coś mu się przestawi i zacznie grać. No to dobra. Przerwa. Wiesz, poszliśmy na palarnię. Wychlał ten denaturat z tej butli. Jeszcze sobie nim usta przepłukał. Przełknął elegancko. Zagryzł jabłuszkiem, zapalił papierosa. Potem nas kierownik opieprzy, powiedział, że ten gościu jest głupi. To po co mu dajemy denaturat jeszcze tu umrze i będzie dopiero awantura. Ale nie było tak, że bo dopiero na koniec roboty trochę sfioletowiał. No i no niestety. I patrz. Wyjmie to spokojnie. No kurde. No zobacz, jak spokojnie wyjmuje. Co? A co się ma śpieszyć? Siateczkę założył. Można powiedzieć z hiszpańskiego classo cutasso. Proszę bardzo. Bramka. Orzesz, kurry. A na ręczną nie idziesz? Naprawdę? Nie chcecie się? Orzesz, kurwa. Patrz. Aj! Siatki nie dotknęła nawet. To się nie powinno liczyć. No chyba jednak zaliczona, skoro jest trąbka. A jak puzonista zaordynowa, to jest zaliczona. Te włosy zapuszczę. Bo wąsy, o. Bo kiedyś miałem wąsy, wyglądałem jak chuj na weselu. Jak wyglądałeś? Jak chuj na weselu, kurwa. Kurwa, zjebę, żeby wąsy mieć. To trzeba mieć wełbie, kurwa, towot, kurwa i tonę łajna. No ale to ci akurat zostało do dziś, nie? A że wełbie, kurwa, stolec kwitnie, kurwa, na gnojowisku, to inna sprawa. Klej w rękach. Do przerwy nie jest tak źle. Wiskitki... Bardzo dobry mecz. Wiskitki przegrywają do przerwy tylko 3-0. Tam. O, żeż, kurwa, się zaczęło. 30 sekund drugiej połowy i od razu bramka. No. Co za emocje. Kurwa. Iść pan w chumał. 2 minuty po przerwie i kolejna bramka. No. O. Dostałem właśnie wiadomość od kapitana Wiskitek, który dzisiaj nie może zagrać i się pyta, czy jest Maniek na meczu, bo trzeciego z wesela odbierałem i był delikatnie mówiąc słaby. Jest jeszcze? No jest, cały czas gra. Patrz, to jest bramka, patrz to rozwiązanie. Ja pierdolę! To jest właśnie to, o czym mówi Tomek Hajto cały czas, antycypiren! To jeszcze jest wynik otwarty. Dobry trunek. Całkiem. Ja dzisiaj nie mogę od browarów za bardzo, bo dzisiaj pierwszy mecz zespołu Kartofliska. Sezon rozpoczynamy, a ja złapałem w piątek... Grypę. Kontuzję piłkarską bardzo. Niesamowite. Właśnie nie wiem, czy zagram w ogóle. No. Wyjmie. No kurwa. A wiesz jak? Dostałem wpierdol od ochroniarzy, kurwa. W knajpie, tak mnie trochę stłukli i kurwa... Nie wiem, czy mogę za bardzo biegać. No teraz już na pewno nie będzie. Nie, tam jest strzegł. No, mówiłem, ale nie wiem za co w ogóle, nie? Jak za co? No, nie mam pojęcia. Jak się ma 8 promili, to się nie pamięta pewnych rzeczy. Pytałem kumpla, który był tam ze mną, za co dostaliśmy wpierdol? I zapytał, jaki wpierdol? Proste. Tyle się dowiedziałem. Smutne to życie jak stolec. Smutny stolec masz? Tak, cytując klasyka,
zawsze pierdzę delikatnie, żeby się nie zesrać. Ale że ambasadora nie ma na takich meczów, a nie mogłem się do niego dodzwonić. Telefon wyłączony od wczoraj. Może ktoś go porwał. Oj, oj, oj. Albo mu się randka przedłużyła. Raczej bym obstawiał, że zgubił telefon, bo to już mu się zdarzało. To nawet w tym roku chyba z kilka razy. Pierwszy raz pan Wiskitki w akcji dzisiaj oglądał? Tak. I jak? Bardzo ambitna drużyna. Piast jest troszeczkę lepszy, ale nie, minimalnie jest lepszy Piast. No. Bez przesady, bez przesady. Legia nie przyniosła wstydu w Madrycie i tutaj też nie ma wstydu. 8-1. Oczywiście, że tak. Grają jak umią.